Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 45. odcinek Zarychty na solo. Trzeci odcinek naszych zapowiedzi sezonu, tym razem New York Knicks. Kończymy pierwszy dzień z zapowiedziami. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie tempo, które będę chciał utrzymać przez najbliższe 10 dni, żeby się wyrobić po prostu do wtorku przyszłego z całą ligą i ze wszystkimi zespołami. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, New York Knicks. Drużyna, która, no, powiedzmy sobie szczerze, w ostatnich latach jest wyśmiewana i jest za co wyśmiewać tą drużynę, przede wszystkim za sposób, w jaki jest zarządzana, jakie kontrakty podpisuje, jakich zawodników ściąga. Natomiast to lato trochę zadaje kłam temu, w jaki sposób Knicks byli dotychczas budowani. Mianowicie wreszcie jest tam jakiś pomysł, wreszcie jest ściągnięty trener, który ma być na lata. Wreszcie jest też generalny menadżer, który robi dosyć dobre rzeczy i wreszcie jest też powiedziane jasno, nie chcemy wygrywać tu i teraz, będziemy cierpliwi. To jest coś nowego w Nowym Jorku, to jest coś, czego od dawna nie było, no i może to wreszcie przyniesie efekt w postaci, nie wiem, awansu do playoff na przykład w sezonie 19-20. Bo jakby nie patrzeć, obecne rozgrywki są już spisane raczej na straty, ale do tego dojdziemy. Zaczynamy oczywiście od trenera, David Fizdale, który ma za sobą tak naprawdę tylko półtora sezonu pracy jako główny szkoleniowiec z Memphis Grizzlies, zakończone bilansem 50-51, który w jednej chwili wydawało się w pierwszym sezonie jego pracy, że on odratuje Grizzlies dla świata, że on przebuduje ich, zacznie grać zupełnie inaczej. Wszedł z nimi do playoffów nawet, to on otworzył Marka Gasola do grania na rzuty za 3 punkty, to on sprawił, że Mike Conley wszedł na jeszcze wyższy poziom swoich umiejętności. Miał oczywiście sporo pecha, jak chociażby kontuzję Chandlera Parsonsa, które uniemożliwiły mu granie, no ale mimo wszystko koniec końców Fizdale rozstał się z drużyną po konflikcie z Markiem Gasolem, a wydaje się, że Mark Gasol w Memphis Grizzlies jest człowiekiem nie do ruszenia. Chyba, że dopiero teraz Jaren Jackson Jr. go zluzuje, no ale to rozmowa na podcast o Grizzlies za kilka dni. Natomiast, no jakby nie patrzeć, Fizdale postarał się o to, żeby zbudować naprawdę niezły PR wokół siebie i chociażby zrobił to jadąc po prostu do Łotwy, żeby odwiedzić Kristapsa Porzingisa w jego domu rodzinnym, żeby porozmawiać z rodzicami, z przyjaciółmi i tak dalej, czyli pokazał naprawdę, że mu zależy na tym zawodniku i nie ma się co dziwić, bo taki jak Kristaps Porzingis się po prostu nie zdarza. Gość o wzroście Ricka Smitha ponad 2,20, a o koordynacji zawodnika obwodowego. No takie rzeczy się po prostu nie dzieją, nie istnieją, dlatego jest nazywany jednorożcem. No, nie ma się co dziwić. Oczywiście do Porzingisa dojdziemy. Natomiast wracając do Fizdale'a, wiemy, że to jest trener, który potrafi mieć bardzo dobry kontakt z zawodnikami. Miał świetny jako asystent Erika Spoelstry w Miami Heat. Natomiast jak będzie tutaj w Nowym Jorku, to się okaże. Na razie widziałem 2 mecze preseason, więc to trochę mało, żeby sobie wyrobić jakąkolwiek opinię. Więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o ocenę Fizdale'a, no to na podstawie jego doświadczeń z poprzednich miejsc pracy, no to taka czwóreczka, myślę, trochę na zachętę. Zobaczymy po prostu po tym sezonie, czy będziemy w stanie go tak naprawdę ocenić, bo jeśli to będzie sezon, tak jak się zapowiada, na tankowanie po wysoki pik, albo po prostu na przegrywanie, bo się inaczej przy takim materiale ludzkim nie da, to też trudno będzie go ocenić. No, zobaczymy. Dalej, obwodowi. Sorry, że tak wzdycham, ale no, trochę mamy tutaj problem, tak? No bo drużyna jest zbudowana bardzo źle. No i pierwszym zawodnikiem, który tutaj się pokazuje takim najlepszym, to jest Tim Hardaway Jr., czyli gracz, który bazuje na rzucie, jest słabym obrońcą, w ostatnim sezonie wcale nie śmigał dobrze, jeśli chodzi o skuteczność, no ale to on jest w tym momencie tym graczem numer 1 na pozycjach obwodowych, co już samo w sobie źle świadczy o Knicks. Jego partnerem w pierwszej piątce powinien być niestety Emmanuel Mudiay. Mówię niestety, bo Mudiay jest zawodnikiem, który no nie pasuje do nowoczesnej koszykówki. Tak? To jest gość bez rzutu za 3 punkty, a przynajmniej bez dobrego rzutu za 3 punkty.
To jest też gość, który już pokazał w poprzednich sezonach w barwach Denver Nuggets, że no nie jest graczem, na którego można specjalnie docelowo na coś wielkiego liczyć. Więc taki duet pojawi nam się na obwodzie w meczach w Nowym Jorku, więc może być nieciekawie, że możemy mieć małą liczbę celebrytów chodzących na mecze Knicksów, możemy mieć częste buczenie, chociaż i tak ale Madison Square Garden będzie przyjemną do oglądania, przynajmniej dla mnie. Co dalej, jeśli chodzi o pozycje obwodowe? No tutaj mamy jeszcze, wynotowałem sobie trzech zawodników, ale jakoś tak sam nie jestem do nich przekonany. Frank Ntilikina, czyli gość, który miał zbawić drużynę, w tej chwili jest rezerwowym. On rok temu był typowany na tego, który on przejmie tak naprawdę rolę najważniejszego gracza na obwodzie, a tymczasem Ntilikina pierwszej piątki w poprzednim sezonie spada do bycia rezerwowym. Jest sobie oczywiście trochę sam winien tym, że no nie rozwija się tak jak wielu oczekiwało. No ale no zobaczymy, co przyniesie czas. Jeśli Ntilikina poprawi się w ofensywie, to wygryzie mu Dieja. Mam nadzieję, że David Hizel to zauważy. Ale myślę, że chce dać po prostu szansę Mudiejowi, żeby sprawić, czy ten wielki potencjał, który się za nim ciągnął od samego początku jego przygody z NBA, jest rzeczywisty, czy tylko i wyłącznie jest na papierze. No i dalej mamy gościa, który, no, przepraszam, że tak powiem, młodego Alena Iversona, bo Trey Burke robi wszystko, żeby wyglądać jak Alena Iverson. On nawet rzuca podobnie do Alena Iversona. Jakbyście sobie przeanalizowali samą motorykę rzutu, sam sposób wyprowadzania ręki, układania rąk obu też na piłce przy wyrzucie, to bardzo podobna jest to technika Burke'a do Alena Iversona. I Burke w poprzednim sezonie, po tym jak został skreślony najpierw w Utah Jazz, a potem w Washington Wizards, wreszcie znalazł dla siebie miejsce. Naprawdę solidny sezon, oczywiście w tankujących Knicks, ale mimo wszystko solidny. No i Burke zapracował sobie na kolejny kontrakt, ale też to nie jest gracz, na którym można cokolwiek budować, więc to wciąż jest gość tylko na przeczekanie. No i ostatnich dwóch graczy tak naprawdę, bo kontrakt pewniejszy ma Ron Baker, natomiast przynajmniej jak na razie w preseason bardziej podoba mi się Alonzo Trier, gość, który jest na dwustronnym kontrakcie z G League, ale mówię, zdecydowanie bardziej mi się podoba niż Baker, bo jest graczem bardziej chcącym rzucać punkty, bardziej dążącym do tego, żeby zdobywać punkty dla drużyny. Natomiast no Baker już 2 lata gra w NBA i chyba 2 albo nawet trochę więcej, natomiast no, już wiemy, na co go stać i nie jest to zbyt wiele. No to jeśli chodzi o ocenę Knicks, będę łaskawy, postawię 2 minus, bo lubię Knicks po prostu jako zespół, mam sentyment do tej organizacji, więc o, tyle powiem, 2 minus i to też tak naprawdę na zachętę. Okej, skrzydłowi. I tutaj też dużo lepiej nie będzie, bo do pierwszej piątki wchodzą debiutant Kevin Knox i co ciekawe, z tych wszystkich mam nadzieję, że będzie drugim Courtney Lee, natomiast on na razie jest póki co kontuzjowany, więc wychodzi Lance Thomas. Największa pomyłka świata, jeśli chodzi o pierwsze piątki w NBA. No ale no to mamy w takim razie, tak jak mówię, Kevina Knoxa, debiutanta, który miał fajną ligę letnią, z dobrej strony się pokazywał. Na razie ma problemy z regularnością w preseason i zobaczymy jak to dalej będzie. Natomiast fajnie, że dostanie sporo minut, że będzie miał gdzie się ogrywać, jak się ogrywać, więc to jest zdecydowanie na plus dla niego i z tego się cieszę. Dalej, tak jak mówię, mam nadzieję, że jak tylko wyzdrowieje, to do grania będzie w pierwszej piątce Courtney Lee, czyli wydaje się najbardziej stabilny póki co i pewny zawodnik, którego omawiałem w tej zapowiedzi New York Knicks. No Courtney Lee wszyscy znamy, wiemy na co go stać. To jest zawodnik, który będzie rzucał trójki na wysokim poziomie, na wysokim procencie. To jest zawodnik, który będzie bronił bardzo solidnie, ale też nie wyjdzie poza pewien schemat, więc to jest zawodnik dobry do uzupełnienia pierwszej piątki, ale tak jak mówię, do uzupełnienia pierwszej piątki, a nie do bycia w niej najlepszym zawodnikiem. A patrząc na tą pierwszą piątkę, no to ja nie uważam ani Tima Hardawaya Juniora, ani Enesa Kantera, o którym za chwilę, za gości lepszych od Courtney'a Lee. Może rzucają więcej punktów, może mają większe umiejętności w ofensywie, ale biorąc pod uwagę kompletność zawodnika po obu stronach parkietu, to zdecydowanie nie jestem za Courtney'em Lee.
przepraszam, nie jestem za tym, żeby wyżej Otti postawić, czy Hardawaya, czy Cantera. Więc dalej mamy Lensa Thomasa, którego, wybaczcie, ale nie chce mi się omawiać, bo to jest zawodnik, który walczy o swoje, zawodnik bardzo, bardzo chętny do pracy, bardzo pracowity, tak jak mówię, ale to jest chyba jedyna jego pozytywna cecha, jaką mam. Będzie walczył, będzie wyrywał jakieś zgubione piłki, czasem trafi kilka trójek, ale to jest gracz, nie wiem, kiedyś był taki zawodnik Jared Jeffries, którego teraz praktycznie nikt nie pamięta, był solidnym obrońcą, który nie umiał rzucać, grał w Waszyngtonie w piątce obok Larry'ego Hughesa, Gilberta Arenasa i Antauna Jamesona i tyle, i on tam był po prostu, no, i mam wrażenie, że Lance Thomas podąża podobną ścieżką i to mnie trochę smuci, że on jest stawiany wyżej w hierarchii niż Mario Hezonia, dla którego Knicks mogą być końcem przygody z NBA, chociaż mam nadzieję, że nie będą. Natomiast jeżeli Knicks go zweryfikują negatywnie, tak jak wcześniej to zrobili Orlando Magic, to może być problem, żeby Hezonia został dłużej w NBA i być może czekają go Chiny albo powrót do Europy. No mam nadzieję, że Hezonia sobie jakoś mimo wszystko poradzi i on będzie w stanie wywalczyć sobie te 20 parę minut regularnie co mecz i pokaże po prostu ten swój potencjał, za który został wybrany do NBA, a przecież było dosyć głośno o nim i pozytywnie w momencie, kiedy do tej ligi przychodzi. Teoretycznie mógłbym jeszcze wam mówić o jakimś Damianie Dodsonie, Luku Cornetti czy kimkolwiek innym, kto tam jeszcze jest w Knicksach, ale to nie ma sensu. Za pozycję, za segment skrzydłowych przyznaję 2. Głównie za Courtney Ali i tyle. I za potencjał może Knoxa i Hezoni, ale czy ten potencjał wypali? Nie wiem. Na dzisiaj jest to 2 i nic więcej. Podkoszowi. No tutaj oczywiście docelowo będzie Kristaps Porzingis. Problem jednak z Porzingisem jest taki, że nie wiadomo, czy wróci w tym sezonie. I w jakiej formie oczywiście wróci, no bo zerwanie krzyżówek to zawsze kończy się bardzo trudną rehabilitacją. Może w piłce nożnej jest to dosyć szybko, ale w koszykówce nie za bardzo, zresztą nie ma co się spieszyć. Porzingis jest graczem, na którego Knicks będą chcieli stawiać i na nim budować całą drużynę w przyszłości, więc nie ma co się spieszyć, tym bardziej, że wiadomo, że najbliższy sezon jest spisany na straty. No ale wiadomo, Porzingis to jest ten gość, na którego się stawia. No ale jego kontuzja otwiera zdecydowanie minuty dla Enesa Kantera. Będzie to kolejny sezon Kantera z nabijaniem naprawdę niezłych statystyk, więc jeżeli jeszcze przed wami jest draft do League Fantasy, to nie bójcie się wybierać wysoko Kantera, nie bójcie się w ogóle wybierać zawodników będących liderami słabych drużyn. Ja wielokrotnie na tym wygrywałem swoje ligi, że brałem po prostu gości z drużyn, które będą dołować, tak? I wiedziałem, że jakiś zawodnik będzie tam kręcił cyferki, który no nie jest może jakiś specjalny, ale od Kantera możemy się spodziewać w najbliższym sezonie 20 punktów co mecz, 12 zbiórek i bardzo wysokiej skuteczności z gry, więc to dosyć pozytywne będzie dla was. Więc Kanter będzie tu pierwszym centrem, jego zmiennikiem będzie debiutant Mitchell Robinson, który mało minut na razie dostaje w trakcie preseason i to mnie trochę martwi, bo to był gość w trakcie ligi letniej, który bardzo mi się podobał i miałem nadzieję, że rzeczywiście dostanie dużo minut. Ale póki co jest ich dosyć mało, więc liczę, że to się zmieni, bo on byłby fajnym takim uzupełnieniem dla Cantera, w ogóle dla Knicks, fajnym planem na przyszłość. No i jest jeszcze jeden zawodnik na kontrakcie cały czas w New York Knicks, o którym się dawno mówi, że powinien odejść, ale wciąż nie odchodzi, zresztą zarabia ogromne pieniądze, czyli Joakim Noah. Największa pomyłka, jaką zrobił dla Nowego Jorku Phil Jackson. No i Joakim Noah jest cały czas, zgarnia te 10 milionów dolarów i jest zakałą całego Nowego Jorku. Być może wreszcie odejdzie. Jeśli chodzi o cenę, jako że nie ma Porzingisa, no to jest 2, może 2 z plusem, ale nie, myślę, że raczej 2. Z Porzingisem oczywiście w pełni formy to by była w tej chwili czwóreczka spokojnie. Ale nie ma, więc tyle. Jeśli chodzi o atak, obronę, tempo, to wiadomo, że nie ma co się porównywać z poprzednim sezonem, bo był zupełnie inny trener, Jeff Hornacek, inny sztab. Natomiast Knicks grali w tempie średnioligowym, mówię tak, bo mieli 15 tempo, więc grali tak jak w połowie mniej więcej ligi.
Jeśli chodzi o atak, byli na 24. miejscu, obrony na 23. No to taka ewidentnie drużyna z dołu tabeli. Myślę, że w obu aspektach niestety może być w najbliższych rozgrywkach jeszcze gorzej. Natomiast na co chciałem zwrócić uwagę, to wskaźniki, które miał David Fizdale w Memphis Grizzlies. Mianowicie z nim zdecydowanie drużyna była lepsza, jeśli chodzi o atak, tak? No bo bez niego było to 102,6 punktu na 100 posiedzeń, a z nim 104,7, więc liczę, że tutaj ofensywnie będzie w stanie pociągnąć tą drużynę, no ale patrząc na nazwiska, to może uda mu się wyciągnąć drużynę do 25 miejsca, 24. Bez Porzingisa będzie bardzo trudno, więc nie nastawiam się tutaj na coś wielkiego. Także Knicks niestety, jeżeli jesteście fanami Knicks, ja jakimś tam jestem, często patrzę po prostu z chęcią na to, jakie wyniki osiągają, no to niestety przy Knicksach nie będzie to przyjemny sezon, nie będzie to miły sezon, kolejny niestety. Może będzie lepiej za rok. Okej. Dzięki za dzisiaj, dzięki za wysłuchanie 3 podcastów. Wracamy jutro o 8 rano z kolejnym, także to tyle ode mnie. Pozdrawiam, Piotrek Zarychta.